Ja wybaczcie, wypuściłem się po zapasy tutaj, w budynku, w którym już byliśmy. No, skręciłem sobie znowu minę pułapki i tak dalej. Wiadomo, klasyka, nie musiałem tego robić w odcinku. Dobra, ale tak. Pistolet samopowtarzalny. Zarażeni? Ej, skąd on się wziął? Nie, no, wydaje mi się, że może maczetę śmiało przetestować. Albo może w sumie nawet nic nie trzeba będzie. No dobra, to jest jeden zarażony. No nieco was zgraja. Ale rozumiem, że... nie powinien mnie zobaczyć. Ale... kurde, tu mnie jeszcze nie było, prawda? Dwóch. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Gdzie jest... ta zarażona? Nie, kolejny. I znowu człapacz. A dałoby się tak po cichu? Czy to nie wchodzi w grę? Tak, no moje spoko. Dobra odległość. Dobra, trochę alkoholu. Nie, wiecie co? Lepiej w ten sposób. Pójdę sobie tutaj spokojnie. Trochę przeczeszę. Chyba, że znowu zrobimy mu taką małą niespodziankę wybuchową. Oj. Kurde, kolejny. Szkoda. Dobra, gdzie jest zarażony stąd? Ten, co się tutaj kręcił? Na zewnątrz? Tutaj, dobra. Nie, lepiej tego oczyścić. Nie, dobra, gdzie on jest? Tu. Dobra, idzie w tę stronę? Nie, w drugą. Dobra. To się powinno udać. Ale powinno nie znaczy, że się uda. Zawsze może się odwrócić w nieodpowiednim momencie. Nie, a dobra, spoko. Ale mam wrażenie, że tu mnie nie było jeszcze. Więc od razu momentalnie przeczeszmy sobie okolice. Nożyczki. Dobra, bierz to, ej, no kurde. O, trochę tabletek. Max szmat? Niemożliwe. Co możemy zrobić? Znowu nic. Kurde. Ja chyba zaraz mołotowem jakiegoś rzucę. W sumie warto było sprawdzić, czy człapacze płoną. Może ogień w tych piętach Hillesowa. Kurde. Dobra, przeczytajmy. Co tam? Juraj, wiesz, że sercem zawsze pozostaniemy w Hillcrest, ale kiedy zastrzelono Sophie, postanowiliśmy udać się na stadion razem z pozostałymi. Musimy myśleć o naszych dzieciach. Brandmanowie. Postscriptum. Kilka godzin temu widzieliśmy Borysa. Próbowaliśmy z nim porozmawiać, ale jakoś dziwnie się zachowywał. Pogadaj z nim. Mamy nadzieję, że do nas dołączycie. Czy tam, gdzie właśnie my idziemy? Hillcrest? Ale zabrnęliśmy. A zarażeni to gdzie? Przepraszam bardzo. Dobra, moment. Tutaj pewnikiem da się to odsunąć. Od drzwi. Ale co jest w środku? Słyszałem zarażonego. Ale to może za momencik. Nasłuchajmy. Kurde, czy to wygląda jak progres? Nie do końca. Ale do bezpieczeństwa... najbliższą okolicę warto jeszcze przeczepać. O, nożyczki znowu. Na wagę złota i tabletki też. No, czy coś jeszcze? Max alkoholu, no. Dobra, jakiś mołotow może w człapacza. Poprawiony miną. Ej, to nie jest zły pomysł. Zatem tam, gdzie człapacz, tam wydaje mi się, że tam będzie progres. Jeśli już. Dobra, zróbmy to. To jest chyba dobry plan. Czyli tak. Tutaj, jedną minę. I dobry rzut mołotowem jeszcze by się przydał. A podpalił się, tak? Czy nie za bardzo? No jak będzie tu biegł, no to bum. Dobra, podpalił się.
ale chyba nie zrobiło na nim to większego wrażenia. A i biegacz chyba też się załapał. Dobra, nie wiem jakim cudem. No, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co tam fajnie świeci? A nie, przepraszam, nie widzą, dobra. To ale ciepło, ale ciepło. O kurde, za ciepło, za ciepło. Ja, dobra, cóż, mam wrażenie, że zmarnowaliśmy. Mołotowa. No i do tego można było pacnąć, szkoda miny, na zwykłego biegacza. No, czy może po prostu... w ten sposób? No, któryś tu wyjdzie pewnie. No, przynajmniej będzie próbował. Aha. Dobra, jak to wygląda? Przeżył czy nie przeżył? Nie mamy tłumika. Znowu. W sumie, czy teraz warto go kręcić? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To może nie będzie to konieczne. Zacnym unigeli. Aha, doczłapał tam. Okej. Okay. A biegacz? Dalej gdzieś tutaj? No fajnie byłoby jeden i drugi dostali. I chyba tak właśnie było, bo tutaj widzę kolejne zwłoki. No, ho! Nie, dobra, to nie te. To były te, które po cichu udało mi się zabić wcześniej. No dobra, gdziekolwiek był tamten biegacz, już go tutaj nie ma. Trochę bardzo spoko, dobra. A tutaj są chyba zwłoki. Tak jest, dobra, fajnie. Opłacało się. Dobra, przeczyszmy okolice. Ja tutaj już teraz nie trzeba się raczej bawić w bycie cichym. Więc nimi do tego też tłumika nie kręcę. O, właśnie. I zróbmy tak od razu. I można jeszcze w sumie ten sposób. No i teraz nie mam z czego tłumika zrobić. Warto by się było cofnąć po resztę zapasów. 14 pocisków. No tam w poprzedniej lokacji było sporo. O, co my tu mamy? Julaj, to był Borys. Rozstrzelał tamten patrol WLF na moich oczach. Jezu, rozumiem go. Zabili mu córkę, ale właśnie wydał na nas wyrok. Mamy tylko jedną szansę na przeżycie. Musimy go wydać. Wiem, że to twój przyjaciel, ale jeśli wilki zabiły tę dziewczynę z powodu jakiegoś głupiego graffiti, to pomyśl, co zrobią nam wszystkim za ukrywanie człowieka, który załatwił im trzech ludzi. Spotkajmy się tam, gdzie zwykle, po godzinie policyjnej. Podpisano X. Charles Xavier? Dobra, raczej nie. Nawet nie byłem świadomy tego, że były zamknięte wcześniej. Dobra, nic tu więcej dla mnie. W innym pomieszczeniu na pewno będzie więcej, ale... rozwalając wszystkie okna. To jest bardzo przyszłościowe podejście. Czy wchodząc tam... coś bym pewnie znalazł jeszcze dla siebie. No ale pozostają jeszcze inne sklepy, gdzie mnie nie było. Właśnie tu na pewno do końca przeczesałem wszystko. Wydaje mi się, że... no nie do końca, no właśnie, bo już teraz mam znowu rzeczy, które mogę podnosić. Ach, puste szuflady. Zmarnowana okazja, ale to się przyda. Znowu Max, jeśli dobrze kojarzę. A, tu nie przejdę. Ale tutaj pewnie wejdę już. O kurde. Dobra, chyba warto uciekać. Ale chyba dobra. Dobrze wykorzystany mołotowy. Jak zarażeni, a to co ich okala teraz to ogień. Dobra, mam nadzieję, że Alice nie stanie krzywda, jak będę lawirował między pomiami. Dobra, no nie bez powodu było to zamknięte. W sumie trzeba było się po prostu wycofać. To jak przeżyli? A, nie znamy kombinacji. Potrzebujemy 6 cyfr. Ta świadomość, gdzieś, coś, jakoś coś. O, 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 tu się dało wejść? Nie. Wydawało mi się, że widziałem ikonę. Myślałem, że całe życie, zresztą powiedzmy, te lata spędzili tylko w tamtym pomieszczeniu, czy byli jeszcze gdzieś. Dobra, śrubki, śrubki i... Magnum? Nie, shotgun też dobrze. Nawet chyba lepiej. O, 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 refleks świetny, czy coś tu było do podniesienia? Nie przypominam, szukamy 6 cyfr do sejfu. Może gdzieś tu.
łącze, jak czekły w sal. September, October. Need more nines. Czek to co? Co? Car burner? Gdzie jest ten kod? Gdzieś do safe'u musi być kombinacja tutaj, no nie chcę mi się wierzyć, że nie ma. Zazwyczaj to było gdzieś tam w notatce, w pobliżu, może gdzieś graffiti na ścianie. Ja zupełnie serio? Gdzieś tu musi być ta kombinacja. Czuję to. Może tu? Nie. Cholera, gdzieś ją znajdę. Gdzieś będzie, ale spróbujmy może klasycznie. 6-0. No. Zapomnij. Dobra, można było się spodziewać tego akurat. Dobra, ale Ellie nie skomentowała tego w jakiś specjalny, szczególny sposób. Czy na przykład, o! Pamiętam kombinację, jest w notatkach, gdzieś tam, coś tam. Nie. To chyba były szmaty, które mogłem podnieść. To znaczy wtedy nie mogłem, ale teraz chęcią bym to zrobił. Butelkę już miałem. Dobra. Tak, oczywiście oknem. W sumie nie widzę tego, żeby Ellie mogła normalnie sobie chodzić. No dobra, uznajmy, że tam przeczesane wszystko. Szkoda, że nie mam kombinacji do sejfu. Nie, ale stop, naprawdę szkoda, ona gdzieś musi być. Jak się dostać na schody? Wydaje mi się, że mógłbym tutaj się wspiąć, albo wziąć ten kosz na śmieci stamtąd. Ale z drugiej strony... To skoro tam jest podpowiedź wskazująca progres, to pytanie, co jest tutaj? Tutaj były drzwi. No oprócz zwłok człapacza, biegacza, poroża. Znaczy nie zwłoki poroża, zwłoki to chyba były jelenia, ale samo poroże też tam było. O. Czyżby kombinacja? No, 308265. Siema! Dale wpadnie spytać o kombinację do sejfu. Jak mu ją podasz, to będzie wracał jeszcze z 8 razy, więc lepiej od razu podejść do warsztatu i wprowadzić ją samodzielnie. Kod to 308265. Też powinienem porozmawiać z jego żoną. Wiem, że chce wierzyć, że Dale z czasem wie dobrze, ale pora zacząć myśleć praktycznie. Podobno w bazie WLF są prawdziwi lekarze. Nikt nie miałby do niej żalu, gdyby odeszła. Oprócz Borysa, ale jebać go. 308265. Dobra, ale pytanie, czy coś jeszcze tutaj? Drzwi, a poza drzwiami? Nic. Dobra, to sprawdźmy drzwi. Czyżby tu już było wejść na schody? Tak jest. Ale zanim tam pójdziemy... Można się było domyślić. Dobra, 308265, jeśli dobrze pamiętam. Może jakieś ulepszenie, kolejne czasopismo, coś? Może? Sorry, musiałem. 308265, o! I alkohol. Dobra, nie można takich rzeczy pomijać. No, chyba mamy to. I nikogo więcej. Dobra, uwaga. 3082, mogłem w drugą stronę. Dobra, 3082. 65. Inaczej, inny dźwięk słychać. Czy można to na słuch zrobić? Ale swoją drogą pamiętałem przecież o cyfrową kombinację. Co to było, kusza? Nie, pasek, ale... Okej, dobra, nie wiem jakie... Może problemy wychowawcze to załatwia parę lat temu, ale teraz tobie po co to jest potrzebne? Czyżby... Kabura ma długą. Aha, dobra, czyli możemy dwie na raz. Już nie trzeba będzie przerzucać. Co tam można? Dwie te same, ale po co? Dobra, co jeszcze? No jak, Max, no. Kurde. Max tu, Max tam, naprawdę... Nie da się jakoś przeładować dodatkowo. Dobra, to idziemy się wystrzelać. Z karabinu myśliwskiego i z broni krótkiej. A tutaj? O, proszę bardzo. Czy można w ten sposób? Nie, ale okej, ten kosz by mi się tam przydał faktycznie chyba.
No tam nic więcej nie było, prawda? A tutaj? Nie było żadnych dodatkowych drzwi jeszcze. A właśnie Eli. No, czyli nad kontuarem też przeskoczy. Chyba tej drogi dalej jako tako nie było. No schody. Ewentualnie. Ale stop, właśnie, moment. Ten kosz był mi potrzebny, żeby tutaj się dostać na górę, więc... po co? No, bez łuku nawet strzały się mogą przydać. Ej, zawsze jak broń biała. Serio. Wbić w głowę i nara. Nawet jak wyciągniesz, to... No, wiem, może wielokrotnego użytku nawet. Zostawiłem tam sporo, kurczę, naboi. Oj! Może to mi też lubi bomby, pułapki, tak jak ja? Psy. Czy to twoja sprawka, Tommy? A, spróbujmy skręcić tłumik na broń. O, jest i człowiek. A nie, zarażony, dobra. Albo uszkodzony. Kurde, czyli... No, nie potrzebuję ten tłumik. Spodziewałem się bardziej psów. W sensie szczekanie z oddali, no... Zbyt szybko wyciągnąłem wnioski. I to jeszcze nietrafne. Oj. A jednak. Po prostu wleciałem w niego sprintem. Myślałem, że nie da się frontalnie go złapać. Ale ciszej się chyba nie da poruszać, prawda? Niż z brzuchem przy ziemi. No, mam nadzieję, że to nie będzie dead end dla Eli. To widzisz czy nie widzisz? Nawet tylko leżę, nawet nie wydaje dźwięków. Dobra. Może się uda od razu. Oj, cofniesz się? Oby nie! Dobra, podjęła próbę, na szczęście nieudaną. To był dźwięk krwi wydobywający się z tętnicy. Ej, czy ja bym tam stał na tym... Na tym kawałku deski, czy tam by mnie dopadły. No, raczej cisza i spokój. Ten kawałeczek można troszeczkę szybciej. Ale właśnie, stał. Tu mi można odkręcić przecież, prawda? No, dobra. No, bezpieczna opcja. I szybsza. Co prawda mogłem się zakraść. Ale chyba z cichy zabójstw jest mniej przydatnych surowców później. No i teraz oczywiście muszę się cofnąć w te pędy. Po naboje, które tutaj były niedaleko. Znaczy niedaleko. To jest kurde po drugiej stronie praktycznie. Można to przyspieszyć. Oczywiście lecą za złamanie karku, ale nie, dobra. Eli raczej nie skręci sobie kostki ani nic, więc wydaje mi się, że można wykonać delikatną teleportację do przyszłości. No, delikatną. No i akurat 3. Dobra, bardzo dobrze. Mogę już przeładować? Nie mogę. Ja tak w sumie wystrzelałem się tylko po to, żeby móc się cofnąć i coś podnieść. Nie wiem, czy to było w sumie dobre posunięcie. Tak naprawdę. I znowu nie wziąłem kosza, a mógłbym sprawdzić. Ale w sumie na dobrą sprawę, to można było totalnie uniknąć walki z człopaczem tutaj. Starczyło? Moment, chwila. No alkohol nie można pomijać, no ej. Zbyt ważna rzecz. Nie, ale też Ali nie musi rzucać od razu. A rozumiem, dokręcić tak samo mogę, jak odkręciłem, tak? Dobra, fajnie. Fajnie, że z butelki taśmy idzie zrobić gwint widocznie. Żeby nakręcić po prostu na lufę broni. No dobra, 3 zarażonych na górze. Zaraz pewnie i psy. No inaczej, coś szczekało. No chyba, że zarażony sobie udawał, no ale nie chce mi się wierzyć, że tak właśnie było. No kurde, ptaszki ćwierkają. Tam czarny dym, czyli jeszcze coś płonie. Kiedy dym byłby biały, to by znaczyło, że się wygasza już tak naprawdę i dogorywa. Dobra, zarażeni czy psy? Czy zarażone psy? Ale lubi sobie buty zmoczyć. Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy tutaj warto już faktycznie? Dobra, dokręćmy go.
tą dla lalek, czy psia buda. Deski trzeszczą, tam chyba rozwalone drzwi, ktoś tam próbował się wydostać. No nie wiem, czy przyda mi się ten tłumik. Oj, w pierwszej kogoś tabletki chciałem. Dobra, kto tam? Jolando, wybacz mi, nie będę już mógł się opiekować Alfim. Miałeś rację co do wilków, okazało się, że są gorsi od wojska. Nie sądziłem jednak, że nasi właśnie sąsiedzi zwrócą się przeciwko nam. Widzieli, co wilki zrobiły mojej ukochanej Sofii. Dlaczego niby się, czego się niby spodziewali, że ich pogłaszczę po główkach? Zemsta mi się należała, powinni byli się do mnie przyłączyć. Ale oni woleli spiskać przeciwko mnie, więc dorwałem ich pierwszy. O, szlak. Jezu. No, zemsta prewencyjna. Najlepszą obroną jest atak i tak dalej. Mhm. Pytanie, czy tutaj jeszcze jest? W sumie chcemy tłumika marnować. Może tam w środku. To czy nie w szafce? Nie. Tam w środku, tam. Wszystko pozabijane dechami. No, ktoś tutaj próbował się bronić, ale tam były drzwi rozwalone i to chyba od wewnątrz. Więc wcale mnie nie zdziwiło, bo ktoś tutaj wyskoczył. Dobra, ale może właśnie, może to? Jednak. Oj, kolejna wiadomość. Wyprzedaż? Jesienny spadek cen. Najlepsze ceny w okolicy dziś tylko w Rosemonta. Okaż ten kupon, albo trzymać 25% rabatu na wszystkie. Ej, weź, może się przydać. Dobra, szmata, szuflada i szafeczka. Okej, rewolwer, bardzo dobrze. I tu, co to było? Nawet nie wiem, ale dobrze zabrane. Ech, nie wiem, czy to było konieczne akurat. No, powiem wam, że chyba tam coś było. A! Szlak. Dobra, maszeta. I to jest chyba Borys, prawda? Ale się zaczaił. Skupanie. Dobra, mam łuk. Dzięki temu. A, jeszcze muszę go ręcznie, naprawdę? A, czyli wrósł w niego. Okej. Nada się. Cięciwa o dobrym naciągu. Ten łuk też będzie można ulepszać. Schemat na strzały. Co potrzebuje nożyczek i taśmy. Ulala. To spora cena. Pytanie za ile strzał? Chyba nie za jedną, co? A, razy dwa. No, w sumie, czemu nie? Teraz mamy Max znowu. Okej, okay, tutaj też. Dobra, wracamy do starego stanu rzeczy. A, w ten sposób. Dobra, to zmienimy tą broń na... O, dobra. Przypominam, łuk to jest jak karabin z tłumikiem. Tu trzeba dobrze trafić. No dobra. Spróbujmy. Co tam się może kryć? Po drugiej stronie. O! Kukły do treningu. Ciekawe zastosowanie dla manekinów. Spróbujmy. Okej, okay, a... Aha, już nie ma linii, która pokazuje dokładnie, gdzie poleci strzała. Dobra, pytanie za 100 punktów, czy będę w stanie uzyskać tą strzałę zaraz? No dobra. Mogę? Mogę. Dobra, pięknie. Czy możemy potrenować? Proszę, zmniejsza obrażenia zadawane przez łuk. Przygotowując się do strzału, stój w miejscu. O, jeszcze jak kucnę, to łuk ląduje w poziomie. Aha, i potrafiłem wroga w głowę. No w sumie tak chciałem w głowę celować, jakby co, nie? Dobra, kochani, ten materiał w tym momencie skończę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.